10 zabawnych wywiadów z gwiazdami. Dziś przytoczę kilka ciekawych przykładów wywiadów, które miały miejsce w telewizji bądź w innych przypadkach. Będą to gwiazdy zarówno polskie, jak i zagraniczne, będą też politycy. W materiale towarzyszy mi koleżanka z kanału Drama TV, na który Was zapraszam. Tam możecie obejrzeć właśnie materiały dotyczące różnych wpadek gwiazd, m.in. Kingi Rusin czy Mistrzowskiej Pawłowicz. Zaczynamy. Piotr Żyła. Zaczynamy od klasyku. Piotr Żyła to polski skoczek narciarski, zawodnik klubu WSS Wisła, reprezentant Polski. Żyła jest niezwykle lubianym przez Polaków sportowcem. Prawdopodobnie ze względu na bardzo pozytywne podejście do ludzi. Nieważne, o czym Żyła będzie opowiadać, i tak będzie to bawić. Na początek kilka najpopularniejszych perełek. Ktoś mi wtedy doradził, bo wtedy akurat Finowie skakali dobrze. No bo ci Finowie to oni se tego i oni potem skaczą, nie? Finlandię. Tak, no nie wiadomo. Spróbuję, nie? jakoś nie wiem, nie pamiętam jakim cudem udało mi się te narty zapiąć i jakoś do tego progu stabilnie dojechać, nie? Rozumiem. No a mnie trochę chwiało wtedy. No i tak chwiało, a potem no nie wiem, no tam ostatni chyba byłem. Daniel Ricciardo, australijski kierowca wyścigowy zespołu Renault Formuły 1, właśnie w wyścigach Formuły 1. Kilka lat temu został zaproszony do programu Top Gear, prowadzonego wtedy jeszcze przez Jeremy'ego Clarksona. Sam Clarkson posiada bardzo kąśliwy język i rozmówca musi stać na baczności, jednakże w trakcie tego wywiadu Clarkson postanowił oddać głos widzom i pozwolić zadać pytanie. Jak to się skończyło? Has anybody else just, because I think it's only fair, there's a lot of Formula One fans. Anyone got any questions they'd like to ask Danny while he's here and we're talking about Formula One? What does the back of Lewis's car look like? Did you see that? Ewa Kopacz. Polska polityk, lekarka, pediatra i działaczka samorządowa. W latach 2014-15 prezes Rady Ministrów, a od 2019 roku wiceprzewodnicząca frakcji Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim. Może to nie jest wywiad, tylko przesłuchanie, ale pani Kopacz podchodzi do tego na tyle poważnie, że śmiało można to nazwać wywiadem. Otóż Kopacz otrzymuje proste pytanie, a jej odpowiedzi za chwilę posłuchamy, ale warto wyjaśnić, czemu tak odpowiedziała. Wymijająca treść jej wywodów jest wbrew pozorom bardzo mądra, bo z jednej strony sugeruje przyznanie się do winy, więc nie kłamie, a z drugiej strony niczemu nie zaprzecza. Odpowiedź może i w skutkach była mądra, ale brzmiała bardzo głupio. Posłuchajmy. Czy za całą... Przepraszam, bo jakby to, że zapoznał się koordynator, logicznie nie wyklucza, że zapoznała się na przykład też pani. No jakby to są zupełnie zdarzenia rozłączne, czyli a tu chcielibyśmy uzyskać precyzyjną odpowiedź. Czy pani się zapoznała? Czy pani się zapoznała? W związku z tym odpowiadam jeszcze raz, z tym raportem zapoznał się koordynator. A pani nie. Miejsca... A pani nie. Zapoznał się koordynator. A pani nie. Proszę... Tomasz Pukacki, czyli Titus, polski muzyk, kompozytor, wokalista i autor tekstów, multiinstrumentalista, a także okazjonalnie producent muzyczny. Tomasz Pukacki znany jest przede wszystkim z występów w formacji AC Drinkers, w której gra na gitarze basowej i śpiewa. Wraz z zespołem ośmiokrotnie otrzymywał Nagrodę Polskiego Przemysłu Fonograficznego Fryderyka. Titus przeprowadził bardzo długą rozmowę na Woodstocku zarówno z prowadzącymi, jak i widownią, w którym opowiedział wiele ciekawych historii, w tym historię m.in. występu w Opolu. No i moją ulubioną historię, historię pewnej okładki płyty. Dla niewtajemniczonych okładka ta wygląda tak. A oto sama historia. W opowieści pojawia się Lica, jest to były muzyk Titusa i założyciel Arki Noego, tak dla niewtajemniczonych. Liso mówi, słuchaj, nazwiemy album Wysokoprocentowe Kosmiczne Mleko i na okładce będzie łeb krowy z oczami kosmity. Skąd ty weźmiesz łeb krowy z oczami kosmity? Poczekaj, zaraz zadzwonił. Jedziemy do Buku, tam jest rzeźnia. Do tej rzeźni. Lisa cały nakręcony. Chodź, wybierzemy krowę z łbem do okładki. Nie? Już się robi nieprzyjemnie, ponieważ wysiada z samochodu dwóch facetów całych w skórach, długimi piórami, czyli ja i Lica. Lica wtedy nosił czerwone skóry, ja czarne. I taszczą w przeźroczystym worku foliowym łeb, usięty łeb krowy. Urwę te rączki od tych chochli i w bombie temu łbu w oczy.
Mówię, ty jesteś rzeźnik, człowieku. Kupił te chochle, odłamał te trzonki i tej krowie wpycha w to oko, kurde. Temu łbu, nie? Rozciąga te powieki temu trupowi, wiesz, wpycha go. Temu łbu. I pyta Gulczasa, Gulczas, będzie dobrze? Jest kosmicznie? Ja byłem na granicy pawia. Eric Hartman. Był to prowadzący program Boomerang. Były to takie rozmowy w toku, tylko na poważnie. Prowadzący rozmawiał z ludźmi o ich problemach, ciężkich przypadkach itd. Pewien odcinek poświęcony był osobom poszkodowanym przez lekarzy. W tym pojawił się mężczyzna, któremu lekarz uszkodził głos, przez co mógł mówić tylko wysokim głosem. Choć jest to dość tragiczne, prowadzący nie mógł przestać się śmiać. Zresztą sami zobaczcie. Naar het ziekenhuis voor een eenvoudige behandeling. Ja. Wat was dat precies? Ik heb dus enorm veel last van keelontstekingen. Mm-hmm. Is dat niet alleen het fysieke dat telt, maar ook soms dat de lieve woordjes. Ja. Carrie Oner, oj tak, sprawa, która jest głośna w ostatnim czasie. Otóż Carrie Oner zaszczycił swoją obecnością Woodstock, a właściwie Poland Rock. Odbywało się wtedy spotkanie dotyczące mowy nienawiści i na Woodstocku w trakcie takich spotkań jest bardzo atrakcyjny schemat, którego chyba nie doświadczymy na żadnym innym festiwalu. Najpierw odbywa się wywiad z gwiazdą bądź ekspertem, a następnie każdy może podejść, wziąć mikrofon, zadać pytanie i odejść. Tak to wygląda. Podchodzisz, bierzesz mikrofon, zadajesz pytanie i odchodzisz. Dzięki temu dużo osób może powiedzieć coś od siebie. No i podszedł Carrie Oner. Najpierw zaczął pieprzyć jakieś głupoty o swoim życiu, o jej, jak przykro. Owsiak w końcu mu przerwał, mówiąc, przestań pierdolić, bo ludzie czekają. No to Carrie Oner skończył i zadał pytanie. Padła odpowiedź i według woodstockowego schematu powinien przypaść mikrofon następnej osobie. Ale nie, Carrie Oner nadal swoje, więc go Owsiak wygonił, informując, że nie ma dyskusji, bo to nie jest konwersacja, tylko pytanie, odpowiedź, następne pytanie, odpowiedź, następne i tak dalej. No, żałośnie się Carrie Oner zachował i wiem, że dla tych nerdów, którzy nie widzieli świata poza monitorem, to jest dziwne, ale dla każdego, kto tam był i uczestniczył w takim spotkaniu, to jest normalne, że się oddaje mikrofon po pytaniu i niech tak nie panikuje, bo internet jest zbyt mało kontrolowany i każdemu tutaj się grozi śmiercią. Mi też grożono, ale to olałem, choć kusiło mnie, żeby tak złożyć papierek do prokuratury i tak narobić wstydu 13-latkowi, ale nie chciało mi się. Ale wszystko przede mną. Dobra, posłuchajmy tych wypocin. Dzień dobry, ja mam tutaj taki parę problemów z tym, co tutaj widzę, ponieważ mówicie, że... To jest debata, to jest bardziej dialog, nie ma tutaj jakiejś drugiej strony, która by cokolwiek powiedziała innego. Ja jestem osobą, która po prostu wiecajcie, zanim przejdę do końca pytania, to muszę to przewidzieć. Mi nawet nie grożono śmiercią, że na przykład jak się spotkamy, to nie chciałam prochota ustrzeli. I ja bym nie rzucał wszystkiego do jednego worka, bo chodzi o to, że mówienie, że jest coś takiego jak mowa nienawiści, to jest właśnie problem, ponieważ tak naprawdę sprawiamy, że ludzie zmieniają się, no, żeby budalnie nie mówić, dolne partie kobiecych części... Ale nie ma czegoś takiego jak mowa nienawiści. Jest, nie zgodzę się z tobą. Ja właśnie za chwilę wyjaśnię, o co chodzi, bo... Ale poczekaj, bo mówisz o swoim problemie. Momencik. Ja właśnie zaraz przejdę... Nie kumam, o co ci chodzi. No powiedz to jasno. No właśnie... No, ale mogę... Słuchaj odpowiedzi, słuchaj odpowiedzi. Jeszcze raz, słuchaj odpowiedzi, proszę cię. Nie, no to wysłuchaj, zadałeś pytanie, taki jest tutaj ton i taka jest zasada. Dobra. Adam ci odpowiada. I nie dyskutuj z tym, on ci odpowiada. I teraz tak, mamy konstytucję, która mówi... Barbara Białowąs. Jest to pani reżyser filmu Big Love i ten film nie był genialny, ale nie był też zły. Trochę scenariusz leżał, ale realizacja poszła naprawdę ładnie. Kwestie techniczne nie mają tu znaczenia. Negatywna ocena filmu ze strony recenzenta Michała Walkiewicza doprowadziła do debaty z reżyserką przed kamerami i to był kosmos, ponieważ pani Białowąs zamiast przyjąć negatywną opinię ze strony krytyka na klatę, to się kłóciła, że ten film jest wspaniały, a on się nie zna. Każdy może mieć własne zdanie, taka jest prawda, ale nie w przypadku filmów Barbary Białowąs. To jej podejście jest głównie krytykowane przez opinię publiczną, a nie same filmy. Jaką muzykę w moim filmie można znaleźć? Przepraszam, ale to nie jest quiz na wiedzę filmową. Polemizuje pani z moim tekstem. Mayhem, czyli norweska grupa muzyczna wykonująca black metal, zaliczana do prekursorów gatunku. Do wywiadu z zespołem doszło w trakcie realizacji filmu dokumentalnego, który można znaleźć w polskim internecie pod nazwą Heavy Metal – Historia.
Jest to analiza różnego rodzaju gatunków muzycznych, począwszy od pierwszych rock'n'rollowych brzmień, kończących na właśnie black metalu. W materiale wypowiada się wiele znanych osobistości, m.in. Bruce Dickinson i Ronnie Dio. Ale większość show skradli panowie z Majem. Dlaczego? Posłuchajcie. Rozmawialiśmy, mówiło, że black metal oddala się. Kim oni są? Od własnych korzeni. Których? Z kimżeś, kurwa, gadał? Niech się jebią, rozumiesz? Czy możecie jakoś to skomentować? Jebcie się! Mam oświadczenie, spierdalać. Piwo i wywiad. Nie najlepsza kombinacja. Maja Frykowska, uczestniczka trzeciej polskiej edycji Big Brothera oraz trzeciej i czwartej polskiej edycji Baru, była prezenterką telewizyjną Tele5. Sławę zdobyła w programie reality show Big Brother. Podczas udziału w tym programie wywołała ogólnopolski skandal, odbywając na wizji stosunek płciowy z jednym z uczestników. Choć oboje zaprzeczyli, aby cokolwiek tam się działo, zdarzenie wywołało burzliwą publiczną dyskusję na temat granic wolności przekazu w mediach państwowych i prywatnych. Wojciech Cejrowski podczas realizacji jednego z odcinków programu Z kamerą wśród ludzi, nadawanego w Polsacie, którego gościem była Frykowska, skrytykował jej udział w tej sensacji. Szum medialny przyniósł głównej bohaterce skandalu ogromną popularność. Sam Cejrowski na początku nie chciał przeprowadzić tego wywiadu, lecz telewizja powiedziała, że nie ma nic do gadania i musi to zrobić, bo to oni wybierają gości. Cejrowski postanowił więc tak przeprowadzić ten wywiad, aby nie nadawał się do publikacji. Mimo to Frytka zezwoliła na publikację. Po latach podziękowała Cejrowskiemu za kubeł zimnej wody i za wskazanie dobrej drogi w życiu. Będzie pani się całowała z drugą babą, tak? Tak, i będę mówiła: Wojtek, to jest dla ciebie. Nie jesteśmy po imieniu, więc prosiłbym, panie, żeby... Panie Wojtku, to jest... Aż to tak jest się nie przybliżać do mnie, wie pani. Ale wie pan, ja trzymam... coraz bardziej pana lubię. Cieszy mnie to nie bardzo.